wymiana opinii i rozmowa jest zawsze dobrą okazją do tego, żeby przedstawić swoją perspektywę, uzyskać informacje, inny sposób myślenia. To jest tak, okazja do tego, żeby, można powiedzieć, spotkać się i porozmawiać o tym, jakie są perspektywy, co nas czeka w najbliższym czasie. Ja miałem okazję uczestniczyć w panelu o stulecie polskiej niepodległości, czyli o tym, jakie najważniejsze czynniki przesądziły o sukcesie gospodarczym Polski i jakie są właściwie wyzwania na najbliższe lata. Mieliśmy do czynienia z bardzo ciekawą dyskusją łączącą perspektywę rynku kapitałowego, sektora ubezpieczeń i banków. W gruncie rzeczy wyzwania są różne, mamy do czynienia ze zmianami technologicznymi, które, można powiedzieć, podważają trochę sposób dotychczasowego funkcjonowania i banków, i ubezpieczycieli. No, wszyscy oczekujemy na to, jak poszczególne branże będą reagowały na te technologiczne wyzwania, ale mamy nadzieję, że tak naprawdę przyszłość nikogo nie zaskoczy.